poprosiłem panią Stanisławę Misztal, żeby opowiedziała trochę o siostrze Stanisławie Cwyl, o swojej katechetce, siostrze bezhabitowej, która długie lata pracowała w Bychawie, też nie tylko w Bychawie. Tak, siostrę Stanisławę właśnie zapoznałam już jako dziecko, gdy poszłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, chodziłam do Gałęzowa. Religię mieliśmy w kaplicy w Woli Gałęzowskiej i właśnie siostra Stanisława Cwyl uczyła nas religii przez całe 8 lat. Przygotowywała nas do pierwszej komunii świętej razem z księdzem kanonikiem Majem. Była to bardzo osoba taka, że po prostu potrafiła rozmawiać z dziećmi, dużo nas nauczyła, prowadziła nas właśnie na dobrą tą drogę poznawania religii, poznawania wszystkich obrzędów, jakie są właśnie w kościele. Bardzo chętnie uczęszczaliśmy na tą religię, chociaż to była odległość bardzo duża, jak na małe dzieci. To właśnie miałam w jedną stronę 2 kilometry, z powrotem tak samo. No ale nie szkoda było nóg, chętnie chodziliśmy na tą religię. Potem siostrę Stanisławę jeszcze spotkałam, gdy już moje dzieci poszły do szkoły, do Zaraszowa. Siostra Stanisława Latek, służka, zamieszkała w Mariówce. Zamieszkała w Mariówce w domu generalnym już od 20 lat, ale wiele, wiele lat w Mariówce powrotami bywałam. W sumie około 40, ale wcześniej byłam też w kilku prowincjach. Najpierw może kilka słów o siostrze Stanisławie Cwyl, którą znam, a zwłaszcza z tej drugiej mojej posługi prowincjalnej, czyli lata 80., kiedy ona była, kiedy właśnie była też katechetką i ksiądz proboszcz Kiełbasa budował kościół gdzie? W Kosarzewie. I potrzebna też była jej pomoc. Pomagała wszechstronnie, ale też jako katechetka, bo wiadomo, ksiądz proboszcz nie miał na tyle czasu i sposobności, jak jest budowa, a cały czas ta budowa trwała i plebanii, i kościoła. I ona chętnie zgodziła się, ile mogła, pracowała, pomagała i była wielką, myślę, pomocą dla księdza proboszcza. Siostra Stanisława Cwyl to był też taki prawdziwy apostoł ludowy. Miała bardzo dobry kontakt z ludźmi, z dziećmi. No też osobowość taką piękną, z uśmiechem. No była apostołką wielką dla tego naszego domu. Już jako przedszkolaki, właśnie siostra Stanisława uczyła religii już tutaj w naszej zaraszowskiej szkole, będąc z księdzem prałatem Janem Kiełbasą w Kosarzewie. Też miłe spotkanie było, właśnie wspominałyśmy te lata jeszcze, jak ja byłam dzieckiem. Bardzo mnie lubiła, mówiła, że jestem jej imienniczką. To już tak wyjątkowo jakoś tak mnie bardzo polubiła, zresztą ja też z wzajemnością. No i później już siostrę Stanisławę zastąpiła młodsza, też była siostra Stanisława, tylko nie pamiętam nazwiska, już tutaj nas uczyła moje dzieci właśnie w zaraszowskiej szkole, a kontakt z siostrą Stanisławą Cwyl to już po prostu mi się urwał. A jeszcze pamiętam, jak właśnie w tej herbarciarni właśnie tam siostra mieszkała, prowadziły tam taką stołówkę dla, kto tam zawitał, zawsze był poczęstowany herbatą czy kanapką. Jak jechałam do Bychawy właśnie na zakupy, gdy mnie mama wysyłała rowerem, zawsze sobie tam na podwórku zostawiałam ten rower. No ale tak jakoś nigdy nie zostawiłam tego roweru, żeby pod płotem czy tam w tym ogrodzeniu oprzeć się o jakąś tam komórkę, tylko zawsze zapukałam, weszłam właśnie do herbaciarni, porozmawiałam. Przed Komunią Świętą mieliśmy bardzo, chodziliśmy na nauki przedkomunijne. Nauki przedkomunijne
nie odbywały się tak jak teraz w szkole, bo lekcja religii odbywała się poza szkołą. W naszym przypadku, czyli moja parafia Bychawa, aczkolwiek uczęszczaliśmy na mszę świętą i na nauki do Woli Gęzowskiej, ponieważ kościół oddalony był od mojej miejscowości, czyli od Gałęzowa, 2 kilometry. I tam właśnie chodziliśmy. Często też chodziliśmy do Bychawy, to było 7 kilometrów. Dotarliśmy tam, zawsze docieraliśmy na godzinę 9 na mszę świętą. No ale najwięcej wspomnień z panią Stanisławą mam w związku z przygotowaniem do Komunii Świętej i nauki religii. Pamiętam, jak chodziliśmy wspólnie z moją klasą na nauki do Woli Gęzowskiej. Wtedy pani Stanisława, wtedy zbieraliśmy się w Gęzowie przy moście i szliśmy, czekaliśmy na panią Stanisławę i wspólnie szliśmy do kościoła, do Woli Gęzowskiej, gdzie na chórze mieliśmy salkę katechetyczną i tam odbywały się nasze lekcje katechezy. W czasie pani Stanisława była bardzo wspaniałą osobą, była bardzo ciepłą kobietą. Jak pamiętam, wszyscy biegliśmy do niej z wielką radością i bardzo miło nas zawsze witała. I miała czas dla każdego z nas, ponieważ były czasy trudne, ciężkie. Niektóre, na przykład dzieci, które docierały z bardzo daleka, niejednokrotnie były głodne, więc pani Stanisława zawsze miała jakieś kanapki i częstowała nas. Poświęciła czas każdemu. Pytała o problemy, co się dzieje. Ja pamiętam, zgłosiłam do pani Stanisławy, że miałam kotka małego. No i był problem z kotkiem, więc poświęciła mi czas na to, żeby porozmawiać. To był dla mnie taki ważny problem, aczkolwiek później pięknie pamiętam, przeszliśmy do nauki i przygotowań do pierwszej komunii. Pani Stanisława bardzo chciała przekazać nam jak najwięcej wiedzy i naprawdę jestem bardzo wdzięczna pani Stanisławie za to, że nas tak pięknie wpajała nam tą wiedzę i wiarę w Pana Boga. Wtedy właśnie bardzo chcieliśmy dużo zdobyć tej wiedzy, ponieważ musieliśmy też zdać egzamin. Aczkolwiek egzamin baliśmy się bardzo, ponieważ miał przyjechać, baliśmy się, czy damy radę, czy będziemy umieli odpowiedzieć na pytania, które oczywiście ksiądz kanonik Dominik Maj przygotował. To było wielka radość, jak pojawił się ksiądz kanonik. Wtedy egzamin właściwie wraz z mamą, z rodzicami był bardzo, jak pamiętam, był bardzo przyjemny. Z wielką trwogą szliśmy na ten egzamin, ale tam była, te pytania księdza były bardzo krótkie. I niewiele było tych pytań, dlatego że ksiądz kanonik wiedział, że pani Stanisława bardzo dobrze nauczyła nas, przygotowała do pierwszej Komunii Świętej. No i właśnie też pamiętam pierwszą Komunię Świętą. Było to ogromne przeżycie. Byli rodzice, chrzestni, były moje siostry Celinka i Ela, a
Później po Komunii Świętej, po całej ceremonii Komunii Świętej byliśmy wszyscy obok plebanii na śniadaniu. Po pierwszej Komunii Świętej, kiedy już byliśmy starsi, wtedy chodziliśmy też do kościoła, do Bychawy. Pani Stanisława, będąc jeszcze, prowadząc lekcje religii w Woli Gęzowskiej, w szkole podstawowej, zawsze zachęcała nas do uczestniczenia we mszy świętej w Bychawie. Czasem z wielką trudnością docieraliśmy, ponieważ pogoda była różna, niezależnie od tego, czy lato, czy zima. Wiedziały, że jesteśmy zmęczone, więc zawsze proponowały nam herbatkę. Oczywiście mogliśmy tam zostawić brudne buty, czy ogrzać się, czy zostawić zmoczone płaszcze. Po mszy świętej zawsze mieliśmy ubranka suche i po odpoczynku wracać z powrotem do domu. Droga była bardzo daleka i czasem dostawaliśmy nawet na drogę jakąś kanapkę, żeby spokojnie dotrzeć do domu. Bardzo miło wspominam ten czas i te właśnie panie. Ta żelazna brama, która do tej pory jest, przypomina nam te wspaniałe panie, które bardzo miło wspominam. A właśnie, właśnie pielgrzymowaliśmy przez wszystkie razy, to 3 razy właśnie pamiętam siostrą Stanisławą i organizowany przez księdza kanonika Maja. No niezapomniana to jest moja taka pielgrzymka, jak jechaliśmy właśnie pociągiem, taką ciuchcią od Lublina do Niepokalanowa, później Częstochowa, Kraków, czy Kraków, Częstochowa i z powrotem. Ale to były czasy takie, gdzie księża nie byli mile widziani. No, wtedy to było na 24 dzieci z Gałęzowa. To taka gromadka bardzo takich fajnych dzieci, którzy zawsześmy chodziły do kościoła na różaniec, na majówki, to pod figurośmy śpiewali, ale na roraty. I właśnie ksiądz tak zrobił nam takie wyróżnienie, można powiedzieć, bo nie wziął z parafii, z innych wiosek dzieci, tylko nam zorganizował, specjalnie gałęzowiakom. I w ten czas pielgrzymowaliśmy właśnie tym pociągiem, straszny tłok się zrobił. Zajęliśmy z początku od Lublina 2 przedziały. Potem no, ktoś tam jakiś niegrzeczny otworzył drzwi, o bachory tutaj, a po co ten ksiądz, gdzie on się wlecze z tymi bachorami? I w końcu także siostra Stanisława z księdzem kanonikiem Majem w jeden ten przedział wszystkich na 24 tych dzieci zgromadzili. To tam co lżejsze, mniejsze osoby, to na tych półkach, co bagaże nad głowami, to tam parę osób też umieścili, bo to była noc, wiadomo, każdemu spać się chciało, to jedni drugim się sparli na ramieniu i tak jakoś żeśmy dojechali, ale szczęśliwiśmy jechali, bo siostra stała właśnie w drzwiach z księdzem, nie puścili, żeby nam ktoś się wdarł do przedziału, żebyśmy bezpiecznie dojechali. No wtedy takie obelgi nawet pamiętam, jak w kierunku księdza się sypały, siostra Stanisława też to bardzo przeżywała. Także, że no dzisiaj mamy inne czasy. Jakiś partyjny dobry był. Tak, bo po co te bachory, gdzie to ksiądz się z tymi bachorami wlecze, to takie było ujmujące dla nas. My tak modliliśmy i pacierzmy mówili i różanie w wagonie właśnie w tym przedziale, żeby szczęśliwie dojechać i to, a tutaj takie wulgaryzmy, takie obelgi dla księdza, to naprawdę nie zasłużył sobie na to, byliśmy przerażeni, co się dzieje, że tu na wsi w ogóle to było całkiem inny szacunek do księży, do siostry. Zresztą bardzo lubiana była siostra przez tutejsze nasze społeczeństwo. A gdy się wyruszyło dalej właśnie, już poza wielkie miasta, to tamto można było już zobaczyć, że jak ten kościół już był niepotrzebny, niepotrzebni księża. I to się ciągnie praktycznie do dzisiaj. Nazywam się siostra Genowefa Kądziela. Siostry Stanisławy znałam wcześniej,
ale tak tylko z widzeniaśmy się znały, spotykały tam panią, jak mi się zachorzy. No. Tośmy się znały, bo ona była katechetką, ja byłam trochę katechetką, więc tak nierazśmy się spotkały. Ale tak bliżej, to dopiero jak przyszłam do Radomia. Tośmy te 5 lat były razem. Więc ona już była emerytką starszą osobą, więc przebywała przeważnie w domu. Co tam mogła, to pomogła, jak to w domu rodzinnym. A ja pracowałam wtedy w kancelarii, tak jak teraz siostra Barbara. No to ona zastępowała mnie, bo jak byłam przełożoną, to tak nieraz mówię, siostra Stanisława, siostra to zrobi. Bardzo chętnie. Okazała się na bardzo taka otwarta na drugiego człowieka. Dużo sióstr, nawet z Mariówki, nawiedzały ją, odwiedzały ją siostry i cieszyły się, że mogą z nią mieć kontakt, bo ona zawsze coś takiego miłego powiedziała. Taka młoda siostra uczyła tutaj w szkole angielskiego, coraz to jej przysłała jakiś tam mały upominek, jak ona się tym cieszyła, że mówi, jak pamiętają o staruszkach. A później już, jak ona słabła na siłach i zdrowiu, no to już trzeba było więcej opieki. Ale ta jej dobroć szła za nią. Odwiedzali ją ludzie właśnie i z Bychawy, i z Lublina, i siostry też. I ona zawsze była taka uśmiechnięta. Mimo wszystko, i to tak Pan Bóg kieruje wszystkim, tak musi być. I najbardziej, co mnie wzruszyło, przyjechała taka pani z Bychawy, która była dyrektorką szkoły licealnej w Lublinie. Czy ona mieszkała w Bychawie wtedy, czy w Lublinie, to nie wiem, bo już starsza osoba, ale wspomniała, tak siedziała, bo siostra już wtedy była leżąca, siedziała przy tym łóżku i opowiadała. I do mnie mówi tak, siostro, to kim jestem, to zawdzięczam wszystko siostrze Stanisławie. Bo jak siostra Stanisława była w Bychawie, to my jako dziewczynki byłyśmy, ona miała nad nami opiekę, bo mieszkałyśmy u sióstr w domu, 5 nas było. I ona była taka młodziutka i uczyła nas wszystkiego. Uczyła nas, mówi, jak widelec trzymać i łyżkę trzymać, i nóż w ręku, jak talerz ustawić, jak powinno się zachowywać. Takich podstawowych rzeczy uczyła nas. I to, mówi, dało mi taki to przykład i taką naukę prawdziwą na całe życie. No bo później się człowiek rozwija, ale mówię, te pierwsze początki, warunki były bardzo skromne, tak jak już ojciec wspomniał, ale mówię, myśmy się tak czuły dobrze, bo siostra Stanisława była dla nas, mimo że młoda, to była dla nas matką i uczyła nas tak jak własne córki. I mówi, to, że ja teraz skończyłam studia, to wszystko było na bazie tego, co nas uczyła siostra Stanisława. Także bardzo, bardzo wdzięczna była. A siostra Stanisława, jak ona mi opowiada, jak ona tłumaczyła dzieciom. Mówi, dzieci, jak to dzieci, nie? Modlimy się, czy tam coś. No to dzieci się tam kręcą i to. Mówi, to ja im powiedziałam tak, patrzcie, jak się mówi, to się rączki składa i nakłada się palce jeden na drugi. I tu jest krzyż. I tu mówi Pan, i tworzymy krzyżyk. I Pan Jezus mówi, z krzyża do nas mówi, a my do Pana Jezusa. Trzeba na to zwrócić uwagę. I ja byłam katechetką, ale mi takie coś nie przyszło do głowy, żeby dzieciom powiedzieć. Zresztą ja byłam krótko.
No i co? Potem jak jeszcze odwiedził ją pan, też z Wychawy, młody człowiek, może około 40. I ona leżała i on się tak nachylił nad nią i całował ją w ręce, w twarz czy w czoło. I łzy lał jak dziecko. Mówi, to była moja matka. Już tam nie opowiadał szczegółów, no bo to nie było. Ona tylko patrzyła oczyma otwartymi, ale już niewiele mogła mówić. Więc dla mnie te dwa przykłady tej pani i tego pana to naprawdę powiedziały wszystko o niej. Bo ja tam już więcej jej nie wypytywałam i ona nie opowiadała. Wiem, że rodzinę kochała. Bardzo często odwiedzała rodzinę, bo od Radomia miała niedaleko. Do rodziny już gdzieś ona tam mieszkała, nie pamiętam, nad Wisłą niedaleko za Poniabogą czy gdzieś. To i ta rodzina pamiętała też o nich zawsze. O ciocia Stasia, to było takie bardzo miłe, że taka więź była serdeczna między rodziną i siostrą Stanisławą. Czy mogę powiedzieć? Dowiedziałam się już tutaj, jak że zmarła siostra. Była organizowana po prostu autokarowa, wyjazd autokarem na pogrzeb. Ale ja ten czas jakoś, no nie wiem, to był czas jakichś chyba ważnych robót w gospodarstwie, że nie mogłam pojechać. No bardzo tego żałowałam, ale zawsze na wypominki, zawsze wspominam, zawsze daję, jeśli są w listopadzie zaduszki, to zawsze te wspomnienie, zawsze w wypominkach, tak jak z rodziny kogoś wypominam, księży, których znałam, a odeszli do Pana, tak zawsze pamiętam o siostrze Stanisławie. Więc pogrzeb, przyjechały dużo sióstr na ten pogrzeb i z Mariówki, z różnych domów. No i z Wychawy, no to jest normalne, że były siostry, ale było dużo właśnie tych jej wychowawców, świeckich ludzi. Ja ich nie znałam, tylko wiedziałam, że to są goście, którzy przyjechali z takiej wdzięczności siostrze Stanisławie, żeby tę ostatnią przysługę oddać, pomodlić się. Więc pogrzeb był w katedrze. Tu już w katedrze nie udzielała się, więc nie była tak bardzo popularna, ale było kilku księży na tym mszy świętej odprawili. No i normalnie był pogrzeb. Przywieziona tu na cmentarz na Lemanowskiego. Pamięć siostry Stanisławy jest do dziś w moim sercu i w moich myślach.